Dzień dobry, hejka, cześć, witajcie. No, wchodzi nowy sport na nasz kanał, Zbigniew Bartman. Dzień dobry. Cześć, siemka. No ale nowy sport u nas, ale dla ciebie też nowy sport, bo sztuki walki, więc... Tylko właśnie pytanie, bo pierwsza konferencja, myśleliśmy, że usiądziesz razem przy tych innych trybunkach ze swoim rywalem, a tu na razie coś się nie dograło, więc jak to wygląda u ciebie? No na razie na spokojnie, bo szukamy rywala też takiego, który no, będzie miał zbliżone umiejętności do mnie, no bo ja dopiero od 10 dni zacząłem jakiekolwiek treningi fajterskie, więc te umiejętności są ograniczone. No a wiadomo, że wychodzić do oktagonu przeciwko osobie, która już ma doświadczenie, która od lat trenuje, no to można to skwitować jako samobójstwo, nie? Więc nie chodzi tu o odwagę, bo granica między odwagą a głupotą jest bardzo cienka, więc no więc właśnie, więc szukamy takiego sparring partnera, który będzie miał zbliżone umiejętności do mnie. Myślę, że Sławek wie co robi, już taką osobę znalazł. A czyli to zamykamy się wszystko, że to jest jakiś były piłkarz? No, z tego, co usłyszeliśmy dzisiaj, to tak. Ale ty jeszcze, w sensie tak, no nie wiem, czy możecie mówić, czy to jest jakiś tam zabieg marketingowy, wy już wiecie, kto jest tym rywalem, czy nadal to jest tylko takie, ten telefon to była taka podpucha i nadal szukamy po prostu kogoś? Nie, generalnie wziął mnie trochę Sławek z zaskoczenia i wydaje mi się, że znaleźli, no bo ja jakby na ten moment nie znam swojego rywala i też nie jestem 100% pewny, czy to będzie 5 sierpnia, mam nadzieję, że tak. No my też chyba mamy taką nadzieję, bo wszyscy raczej liczyliśmy już na twój debiut na tej gali, ale też wydaje mi się, że zaraz przejdziemy do tych rywali potencjalnych, ale wydaje mi się, że wszyscy czekali na zestawienie z Michałem Kubiakiem. Gdzieś tam on też przecież miesiąc temu mówił o tym, że właśnie pewnie po swojej karierze siatkarskiej pójdzie właśnie do sztuk walki, więc jak to skomentujesz? No kto wie, zobaczymy. No Michał jest ode mnie rok młodszy, jeszcze gra, w tym sezonie w Chinach będzie występował, także... Zobaczymy, czy dotrzyma swojej deklaracji, czy w przyszłym roku, czy za dwa lata będzie chciał spróbować się w oktagonie. Ale ty chciałbyś właśnie z nim tak, żeby właśnie wyjaśnić te wasze jakieś tam zawiłości jeszcze z czasów kadry i w ogóle z czasów siatkówki? Ja mam z nim temat wyjaśniony, ale jeżeli będzie chciał to rozwiązać w oktagonie, no to ja będę przygotowany. Okej, a powiedz mi, jak wygląda sytuacja jeszcze? Widziałam pod twoim ogłoszeniem Marcin Możdżonek trochę tak się dziwnie wypowiadał, w sensie jakieś takie, no dwuznaczne komentarze wstawiał, więc tam sytuacja jest okej, czy też... Nie zbyt dobrze. Nie, z Marcinem. Marcin to jest taki, jakby powiedzieć, duży wujek, dziadek od orzechów, który w twarz lubi przyklepać i powiedzieć, że jest wszystko okej, a później podśmiechujki jakieś robić i myślę, że to na tej zasadzie. A, czyli nie ma tam jakiejś złej krwi, tylko po prostu raczej takie... Nie. Pośmiejmy się. No, taki, pośmiejemy się, taki ciepły wujek. Okej, ale słuchaj, właśnie tak zastanawiam się, na ile twoja decyzja była spowodowana tym, że wiesz, już no, w kadrze raczej nie za bardzo mogłeś grać, a też już swoje lata, ale czy ty stwierdziłeś, że to już jest rzeczywiście koniec, czy raczej właśnie przez to, że i ta kadra i tak dalej, że już nie chcesz się przyjść na sztuki walki? Nie no, w kadrze to ja już nie gram 10 lat, więc ten czas dawno za mną przeminął, ale to już był też taki moment, że szukałem nowych wyzwań, bo no, zawodowo grając 20 lat w siatkówkę, to już troszeczkę takie zmęczenie materiału nastąpiło i były pewnego rodzaju problemy z motywacją, no a sztuki walki, freak fighty, to jest na pewno bardzo duża motywacja, bo wchodzę w nowy trening, w nowy sport, w nowe wyzwania, także ekscytująco. Ale tym bardziej mówmy się, że twoje życie, cała kariera zawodowa, no naprawdę jest bardzo bogata, bo chyba we wszystkich krajach, kontynentach, na jakich mogłeś, to już grałeś, więc no właśnie pytanie, czujesz jakąś różnicę, w sensie na przykład stres jakiś, jak wchodzisz tutaj, czy właśnie po tych przeciach, po tej całej karierze już jest totalny luz? Nie, stresu nie mam. Myślę, że będą troszkę inne emocje i troszkę inne doświadczenia, jak już wyjdę do oktagonu po raz pierwszy przy pełnych trybunach, niezależnie czy to będzie Torwar czy inny obiekt, bo jednak będę sam. Będę tam sam. Zawsze grając w siatkówkę miałem wokół siebie jeszcze kilku innych kolegów, znajomych z pracy, którzy mnie wspierali i z którymi mogłem wojować przeciwko innym. Teraz będę sam, no i na pewno będzie to zupełnie inne podejście mentalne, ale no, jestem po pierwszych treningach, jestem po jakimś tam przyjacielskim pierwszym sparingu lekko obity. Także zaczynam się zapoznawać z tym, jak to wygląda i cały czas bardzo pozytywnie nastawiony jestem. Bo ty trenujesz teraz w WCA, jak dobrze widziałam, tak? Czy... Tak, zgadza się, w WCA trenuję. Jak, kto był tym twoim pierwszym sparring partnerem? Kto ci wymienił te uprzejmości z tobą? O, tego akurat nie mogę mówić, ale... bo to troszeczkę jakby konkurencja. Okej. Okay. ale spoko, naprawdę przyjacielski trening, jakby pierwsze treningi w parach, więc zaczynam się oswajać z otoczeniem. A ty przecież robisz jakieś na przykład tarczy, coś takiego, czy to jest dopiero takie pierwsze, oczywiście pierwsze treningi? Nie, ja wcześniej w ogóle nie miałem żadnego kontaktu ze sportami walkami na poziomie stricto treningowo-zawodowym. Mhm. Raczej tylko kibicowskim, bo
bądź jakieś utarczki i przejścia za młodych lat, ale tak jak mówię, to od poniedziałku, zeszłego poniedziałku to pierwsze treningi, jakie w ogóle podjąłem. Okej, a już na przykład robiłeś i MMA i parter, w sensie i stójkę i parter, czy nie? Nie, ja na pewno pierwszej walki i w MMA nie podejmę, no bo jest totalnie, no tego czasu jest minimalnie, bo tak naprawdę ja będę miał, jeżeli 5 sierpnia wyjdę do oktagonu, to będę miał niecałe 5 tygodni od startu w ogóle przygotowań do walki, więc nie jestem w stanie opanować takiego materiału technicznego, żeby przyswoić nie tylko walkę w stójce, używanie góry, używanie nóg, do tego jeszcze parter, no nie ogarnę tego, także chcę pójść taką zasadą małych kroczków, czyli zaczniemy spokojnie od stójki i później dalej będziemy przechodzić w następnej ewentualnie walce do parteru. Okej, okay, ale bo myślę, że też właśnie chyba kondycja u ciebie raczej nie jest problemem i czy właśnie czujesz różnicę między takim treningiem do siatkówki, a treningiem do sztuk walki? Jest różnica, jest zdecydowanie różnica, bo ja przyzwyczajony jestem do długich treningów. Grając w siatkówkę to trenowaliśmy nieraz i po 3-3,5 godziny i były to duże wyzwania dla organizmu, a tutaj teraz trenuję między godzinę 20 a godzinę półtorej i jestem wykończony, naprawdę, bo intensywność jest zupełnie inna, te obciążenia też są zupełnie inne, także no, muszę się zaadaptować do nowego wysiłku i bardzo mi się to podoba, bardzo mi się to podoba, naprawdę. Ale też chyba siatkówka tak predysponuje do tego, żeby ten cios mieć całkiem dobry, no bo mógłby się tam bomby walić solidne. No to jedna ręka jest na pewno wypracowana od atakowania, od zagrywania, to ta jedna ręka wypracowana jest, no ale ta druga jakby w siatkówce to jest tylko tak zwany statysta, nie? Do którego dokładasz do odbicia czy do bloku. No a jednak tutaj druga ręka jest super istotna, bo z jedną to się nie da walczyć, dlatego jakieś tam wprowadzenia koordynacyjne muszą być. Czyli umówmy się, pojedynek twój z piłkarzem byłby super, bo ty walisz bomby z prawej ręki. Z praworęczny jesteś, prawda? Tak, jestem praworęczny. Czyli walisz bomby z prawej ręki, a jakiś piłkarz tutaj low kicki? No dokładnie tak, także to będzie ciekawa konfrontacja. Oczywiście taki jeszcze akcent humorystyczny. Jaki sport jest numerem jeden w Polsce? Czy siatkówka, czy piłka nożna? Także... Jaki jest? Dawaj. No musimy to rozdzielić niestety, a jeżeli chodzi o sukcesy, no to wiadomo, że siatkówka. Jeżeli chodzi o popularność, no to możemy polemizować. Ale umówmy się, że właśnie sukcesy naprawdę mamy całkiem spore, tym bardziej też ostatni rok, bo widziałam twierdz sprzed roku. No teraz chyba nowy selekcjoner już zdaje super sprawę i naprawdę mamy te sukcesy. Też ostatni mecz z Japonią przecież wygrany w fajnym stylu i wydaje mi się, że chyba jesteśmy na dobrej drodze ostatnio. Tak, nie no, jakby siatkarze rozpieścili już kibiców totalnie, przywożąc z każdej imprezy, na której występują medale. Także teraz jak jest brązowy medal, to jest a czemu tylko brązowy, a nie złoty, ale to też tak z przymrużeniem oka oczywiście. No jesteśmy światowym topem w siatkówce i to nie podlega dyskusji. Zawsze wymagania są stawiane bardzo wysokie. Mamy zaraz finały Ligi Narodów w Polsce i wydaje mi się, że nikt sobie nie wyobraża innej możliwości niż naszej drużyny w finale. No ale ty też masz na obiekcję do jednego siatkarza, który obecnie tam gra? Wiesz, o kim mówię? I nie, o tym też ludzie chcieli na przykład ciebie właśnie z nim zobaczyć tutaj, więc może ściągnij go do klatki, ty będziesz już szczęśliwy, że jego nie ma w kadrze, a powalczysz sobie jeszcze przy okazji. Mówię o Wilfredo Leonie. Nie, wiesz, z Wilfredo to nie jest temat taki, że ja mam do niego jakiś problem osobisty jako człowieka. Ja mu nie odbieram jego, że tak powiem, polskości, ja mu nie odbieram jego możliwości życia tutaj i jakby wiązania swojej przyszłości z Polską. Tylko jednak sport rządzi się swoimi prawami i one są troszeczkę inne niż prawa przyznawania obywatelstwa i tak dalej. I jeżeli ktoś już występował w jakiejś reprezentacji seniorskiej i grał w niej, no to uważam, że nie powinien mieć prawa zmiany tej reprezentacji grania dla drugiego kraju, co zresztą FIVB w końcu dostrzegło i wprowadziło w zeszłym tygodniu przepis, który uniemożliwia zawodnikom, którzy wystąpili w reprezentacji seniorskiej swojego kraju, na zmienianie barw narodowych. Szkoda, że tak późno. Ale nadal podtrzymujesz to, że on nie za bardzo wnosi coś do reprezentacji i że... Znaczy ja mu sportowo nie odbieram, że ja nie mówię, że on nic nie wnosi, bo jest na pewno bardzo dobrym zawodnikiem, no ale przeciwko niemu cały czas jest fakt, że polska reprezentacja z nim w składzie nie wygrała żadnej dużej imprezy. Oczywiście zdobyliśmy medale, mistrzostw Europy, 2 brązowe zdobyliśmy, srebro bodajże Ligi Narodów, srebro Pucharu Świata, no ale cały czas brakuje nam sukcesu z Wilfredo w składzie, no więc to też stawia taki znak zapytania, w jakim celu ściągamy zawodnika, naturalizujemy go. Po pierwsze, gdy on już występował przeciwko reprezentacji Polski, bo ja nawet przeciwko Wilfredo miałem okazję grać, czy to w Pucharze Świata, czy w finałach Ligi Narodów, czy na Mistrzostwach Świata. Więc w jakim celu, po pierwsze, naturalizujemy zawodnika, który już grał w innej reprezentacji, zajmujemy miejsce wychowankom, których wychowywaliśmy tutaj w Polsce, a i tak z nim nie wygrywamy. Okej. Okay.
Słuchaj, dobra, zamykamy temat i już kończymy powoli ten wet, czyli tak na sam koniec, ten twój ewentualny rywal. Do kogo ci będzie bliżej? Bo są trzy nazwiska, które tak gdzieś są do ciebie zastawione, jeśli chodzi o piłkarzy. Okej. Okay. Artur Boruc, Jędrzejczyk i Wasilewski. Komu tobie jest najbliżej? No to gruba lista. Ja zawsze byłem kibicem Artura Boruca. Zawsze mi imponował w bramce. I z chęcią się z nim zobaczył z bliska. Ale wiesz, że Artur trenuje już od jakiegoś czasu boks na Legii podobno, więc to nie jest tak? Taki... Podobno takie są ploty. No to ja o tych plotkach nie słyszałem, to muszę... Chyba musimy kończyć, muszę na trening lecieć w takim układzie. Kończymy. Dziękuję ci bardzo. Trzymaj się. Dzięki, cześć.